Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rysować Zawilca Gajowego, Anemonę Nemoroza. No bo to taka pora. Więc taka pora, bo kwitną łanami. Zaczniemy od liści. Żeby zrobić liście, najpierw narysujemy sobie trzy takie koła. Na przykład na jednym z nich zrobimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć kresek. Liście zawilca to są takie trzy listeczki. Okółkowo pod kwiatem się znajdujące. A liść jest złożony z pięciu listków. Nie musicie się starać, czy tych ząbków jest równo, czy też nie, bo każdy liść, jak się przyjrzycie, jest bardzo zmienny. Tak, jak słychać, młoda botaniczka jest tutaj ze mną. Rysujemy wspólnie. Okej. To są korzonki. A, widzisz, fajnie, że mówisz o korzonkach, bo... fajnie, bo zawilce mają przepiękne, duże kłącze. Ja zrobiłam tak. Muszę jakoś teraz tylko wygnąć, może zrobimy tak. I lecimy raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Liz zrobiłam coś takiego. Takie lys. Spójrz, mam. Tak, kochani, cały czas widzę. Jest okej. Nie wiem, jak tam u Was. U mnie piłeczka jest podkręcona, bo teraz chodzę do pracy, a po pracy zajmuję się młodą botaniczką, która jeszcze więcej chce rysować. Liście mamy jak gdyby skończone. Spróbujmy zrobić łodygę. I te liście będą się tutaj spotykać w tym punkcie. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy. Dobra. Kwiat będzie nieco łatwiejszy do narysowania. Tradycyjnie robimy kółko. W środku drugie kółko. Robię tylko z jednej strony. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Potem przechodzimy do kolorowania. Tak, później przejdziemy do kolorowania. Ale dokładnie. Nie to żadna mowa. Pewnie. Tutaj będzie kwiat. Tego namaluję trzy kwiaty. Te płatki powinny tak na siebie delikatnie nachodzić. I w środku mnóstwo, mnóstwo celników. Nie wiem, czy kiedyś zwróciliście uwagę, jak wygląda owoc zawilca. On jest taki złożony z niełupków i wygląda jak jeż. Lekko owłosiony. Coś takiego. Już są owoce, więc koniecznie zwróćcie na nie uwagę. Młoda botaniczka mówiła o korzeniach. No to zróbmy te kłącze z ogonkami. Jeszcze chciałabym podkręcić i zrobić to, co w zawilcach jest
Albo wygniemy tą lodykę, o tak. Najładniejsze. Czyli zrobimy takiego dzwonka tutaj. Następny owoc, a to będzie na środku. Muszę to wyjść. Taki zamknięty trochę kwiat, bo on z zewnątrz będzie różowy. A za wilce. Uwielbiam. Nie wiem. Bo za wilce z zewnątrz są różowe. No dobrze, mamy to. Czas zrobić kontury. Nie, nie, kochanie, teraz będziemy robić kontury. Bardzo wiosenna. Roślina. Z pewnością ją widzieliście w takich żywnych lasach, w grądach, w buczynach. A właśnie lubi takie. To bardzo społeczna roślina. Bo bardzo lubi sąsiedztwo. Środek zawilców. Mnóstwo tych żółtych pylników. Kwiat jest biały w środku, więc no, za dużo to my się tu nie napracujemy, więc nie widać z tego koloru. Spróbujemy go wzmocnić. O, trochę lepiej. Możemy troszeczkę poszukiwać. Nie wolno. Pewnie, że nie wolno oszukiwać. Ale w rysunku możemy zrobić tak zwaną iluzję. I spróbować, żeby ten kwiat nie był taki całkiem płaski. Na przykład na brzegach zastosować szary. Brązowy kolor. Tak jak Wam ostatnio mówiłam, będę Was namawiać, żebyście poznawali nowe techniki. Ja mam kredki akwarelowe. O, też masz takie. Masz nawet swoje. Rysunek skończony. Miłej zabawy. Rysujcie, koniecznie podzielcie się z nami swoimi rysunkami. No i teraz możecie już pójść do lasu, zobaczyć jak zawilec wygląda, więc namawiam Was do tego. Do zobaczenia, miłego rysowania.